Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z karczemnej bójki z Hearthstone'a. Dzisiaj mamy za dużo portali. Karczemna bójka, oczywiście. Mówiłem kiedyś, że bójki, które się powtarzają, staram się nie nagrywać. Otóż tak, staram się nie nagrywać, znaczy staram. Po prostu nie chcę nagrywać drugi raz bójek, które się już powtarzają. Więc parę takich bójek już było i nie nagrałem ich po raz drugi. Oczywiście sam sobie przeszedłem. I zdobyłem ten pakiecik, bo to zawsze pakiecik, no nie? Więc te bójki, które się powtarzają, nie nagrywam. Chyba że są fajne, tak jak właśnie za dużo portali. Także myślę, że ta bójeczka mi się bardzo spodobała, dlatego ona się pojawiła. Bo to też przy okazji na życzenie jednego z was, mianowicie na Rhino. Życzenie Rhino, tak, bo w komentarzu chciał, żebym nagrał bójkę, więc chyba w komentarzu to pisał, czy. Napisał, czy gdzieś u mnie prywatnie jakoś, nie pamiętam już. Poza tym widzicie, nowy fryz, w sensie już nie jestem zapuszczonym człowiekiem. O, interesujące, nie? To jest jedna z nowych kart. Znaczy dwa portale chcę, bo pierwsza tura coin, unstable portal, kolejna tura unstable portal, dlatego jeden portal wymieniłem, bo to może być zawsze jakiś preparation, jakieś inne rzeczy. No to jest, powiem wam, interesujące na trzecią turę. Dobra, coin. I portal. Dostaniemy. Okej. Całkiem spoko. Tylko tak na trzecią turę, myślę. Bo na kolejne mamy to. Według mana kerwa. Zależy, co dobierzemy też. Portal. What the fuck? No nie zagramy tych dwóch jedynek. Coś droższego mi wypadło. Aureli. Aureli. Mam nadzieję, że nie ma Sacrificial Paktu. To było normalnie masakra dla nas. Gramy rogalem, ponieważ. Co on ma za drogie te rzeczy? To może zagramy? A zagramy to. Tak dla odmienności. Gotowe. Zasadzka. No i teraz trzy zasadzki pod rząd. Come on. Niestety. Para 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 pam. I co dostaniesz? Co dostaniesz? Nic nie zagrywa. Czy jakieś sytuacyjne karty? Czyżby? Oh my god, co on ma? Ja w sumie też mam trochę sytuacyjne karty. Nie, tego nie wystawiam, bo się boję, że on ma jakieś removale i tak dalej. No, Snowchugger jest ok. To jest pierwsza zagrana na stół w ogóle stronnik, który wypadł. Nie wiem, jakiegoś kodo dostał, nie wiem, Boblobera. Nie wiem. Tam jakieś sytuacyjne karty, czy co? Ale to jest dobre. Znaczy, no. Musimy sztyleta sobie robić i to jest słabe u naszej klasy, ale. Na takie karty. No to zrobimy tak. Zrobimy sobie. Tak. Nie, zrobimy tak, zrobimy tak. Zamrozimy sobie, to będą jego stronnicy kosztować więcej. Zagramy sobie to. Poczekamy. Okej, zrobimy tak. Może mi zabić tego. A, zasadzka! Bang! Dobrze. Dobrze, Nerubianinie. W ogóle teraz tutaj widzę, że ma otoczkę od Łotra. Znaczy, bo to jest logiczne, bo to jest nasza klasowa karta, nie? Ale ciekawi mnie to, czy też ten Nerubianin, który wypadnie z Ega, z jajka, też ma otoczkę taką, jakby to była karta droga. Nie, pewnie ma neutralną, bo to jest karta neutralna, nie? Nie powinien mieć przynajmniej. Ach, te rozkminy. Bing, bing, bing. Nadmiar mocy. Nie zabijasz mi tego, no wiadomo. Jaraxxus? Nie, bo to dopiero jak będziemy mieć mało HP. Może być. Mogło być coś gorszego. No nie, mógłbym zrobić tak, że dać tą furię wichru temu, zaatakować twarz i potem go zabić. Co jest nie jest złe, ale wolałbym już portal. Wolę tak, no bo furię wichru na przykład na. Faworki. Na przykład na tarczowniczkę by było lepiej już moim zdaniem.
Czy on miał taki atak? Nie. On coś mówił tak niewyraźnie. Jeżeli dobrze pamiętam. No cóż. A! Kurczę, no. Fajnie podeszli na mnie. Wyjątkowo szybko. Speed Warhammer. Pozdrawiam, pozdrawiam. Para para pa, pam 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 pam. Stratholm zostanie oczyszczony. To konsekracja teraz jest. Najpierw może zagramy tak. Tak zrobimy. Okej. No to do roboty. Co ja chcę zrobić? Tak. No to Tak. do roboty. Tak. Pana faworka. Zagrać. Okej. Może być. Jest okej. Co, Nerubianin jeszcze jeden? Czekajcie, nie, było już trzech Nerubianinów chyba. Tak. Nie, dwóch chyba było, dwóch, nie? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Dwóch na trzech. Ochlikoza, no. Powiedzmy. A się tutaj fajnie nam traduje z tymi wszystkimi 4-1-2-1. No, teraz już nie wiem. Najpierw się dobiera kurgo. Co to jest? Sacrificial Pact? Mukla. Serio? Serio, Mukla? Nie no, może najpierw portal. To jest ciekawe też. Grizzly. No to do roboty. Poczuj moc wichru. Płaci. Płaci. No zabijemy to sobie w ten sposób i zagramy sobie Miśka, myślę, żeby ochronić go za wszelką cenę. I zagramy sobie panią tarczowniczkę. Czy jak zagram teraz Jaraxxusa, to czy stracę pancerz? Nie wiem, zobaczymy zaraz chyba. Myślę, że w następnej turze go sobie zagramy. Tylko żeby nie miał Hellfire'a. Okej. Dobra, nie mam deku. Chyba stop dekowany w ogóle. Takie buty. Chciałbym przetestować właśnie z tym armorem, jak to działa. W sensie, czy Jaraxxusowi to zostało. To jest trochę ryzykowne teraz. Walił. A najpierw portal oczywiście. Okej. Dobra, YOLO. YOLO. YOLO, nieopłacalne YOLO pewnie się okaże. Czy to nie był lethal? Nie wiem jakim cudem, ale okej. Może byłby. Nie. One damage of lethal. Działające gumę, wybaczcie. Mam nadzieję, że was nie będzie to denerwować. Nie. No nie. Nie. Dwa jarki. Normalnie sobie zrobię print screena. O. Inferno. Lidl chyba. Co? 6, 6, 10. GG. O, ścięło, halo. Okej.
Bang, bang, bang. Pozamiatane. Dwa jarki. Dwa jarki, pasze jarząbkowskie. No to sobie zagramy teraz. Kogo my tam mamy w questach, tak żeby zrobić pod questa? Tutaj mamy Łotra jeszcze. Paladyn lub kapłan. Myślę, że jeszcze sobie zagramy raz Łotrem. Jeśli będziecie chcieli właśnie więcej odcinków, to nie zapomnijcie o tym kciuku w górze, bo to jest bardzo ważne dla mnie. A po drugie, to fajnie, jakbyście już napisali, z kim byście chcieli ten kolejny odcinek, bo pewnie część z was obejrzała większość odcinków z gier z widzami, więc ktoś może tam wam przypadł do gustu, więc napiszcie to w komentarzach, to postaram się go załatwić na kolejny odcinek. Być może z tej samej bójki, bo ta bójka jest ciekawa, jak się gra z kimś. Samemu nie jest ciekawa, do tego tylko jeden filmik na pewno będzie samemu. Tak? Tak mi się wydaje, że jest dobrym rozwiązaniem. Także napiszcie, z kim kolejny, znaczy film właśnie z tej bójki. Akurat ta bójka mi się bardzo podobała. Więc bardzo się cieszę, że ją wrócili. Czy zimną krew zachowujemy? Nie, no wiecie co? No. Zazwyczaj robię tak, że jak mam inne karty niż niestabilny portal, to je zostawiam. Rogue ma dobre karty. Preparation. Sprint. Cold Blood jest też jeszcze fajny. I jeszcze jeden taki czar. Assassinate, czy coś takiego. Sabotaż. O, to też jest ok. Wykupi sobie przedwcześnie Blackrock. Coś mi wypadło, co mogę zagrać. Okej. Może to jakoś uruchomię. Może mi dzisiaj losowość jeszcze raz wesprze i wygram tą grę. Może. Tą potyczkę. Albo dostaniemy tego za 3 czyściciela. Czy on się to nazywa? Ten od Paladyna. Coś za 4 jakąś kartę. Grabarz. Mogłoby coś lepszego. Wygląda jak na Xeramas. Szkoda, że tej pola bitwy nie ma. O, kurde. Walił. Przewiążył się o jeden. Najpierw się sprawdza, co się dostaje. Bo mógł dostać coś zupełnie lepszego. No i to było droższe. Nie możesz tego zrobić fajnie. Może jakiś pirat? Ach, co te karty dzisiaj tego? Wpytę. Co ten mówca wiatru dzisiaj się mnie tak uczepił? Możemy sobie dać w następnej turze dwa portale lub portal i sztylet i furię wichru na jajko. O nie. Really? It's real life. Możemy sobie dać furię wichru na to i to zabić. Ale wolę coś dostać z portalów. To by się przydało zabić. To jest jakaś opcja. To jest fajne. Szkoda, że teraz dopiero. Zawsze coś. Dobra, zrobimy sobie tak, że zabijemy sobie to. Niestety to nas pokara, bo patrzcie, portal. Portal w kreaturę, jeśli będzie w miarę tania, mu się trafi. Kolejny portal w kolejną kreaturę. Może coś za jeden, co tam dostał, nie? Wcześniej, więc. Tyle sobie tych tokenów 2 na 1 stworzy, ale cóż zrobić. My będziemy mieć przynajmniej pana doktora Hooka. No jeszcze dobierze kartę. No. O. Co w tego? Aha, bo smog. Oh my god, ale waliu. Nie wierzę. Really? It's real life. Dobra, mamy doktora Hooka. Doktor Hook. Pan doktor Hook. No nie za bardzo. Dostaćmy naszą klasową kartę, która jest... Może okej. Będzie musiał 6 many zapłacić za niego. W kolejnej turze możemy zagrać portal, potem go, i potem kolejny portal. Znaczy najpierw portale zazwyczaj, bo wiecie, może coś fajnego wypaść. Ha. O, okej. Smoka mu to zabiło. Tyle było targetów. No, szczęście mam dzisiaj trochę.
Ale on tak namnożył tych płomieni Azinota, ale masakra. O, Hero Power. Jest dobrze. Co to za kurde chciwy drań? Zachować chcę za wszelką cenę tego Illidana. Byłoby szkoda, jakbym ci go cofnął. Myślę, że on już trochę zrobił, nie? I grze. No cóż. O, to jest lepsze niż cofnięcie. Killerka jest ok. Dobra, musimy sobie zostawić mamy. To idzie na pewno. No serio. Dobra. Po prostu nie mogę wszystko zagrać. Albo Hero Power i tak. Zrobimy tak. Bo zagranie jej... Możemy coś tym zabić, uleczyć się. No to może... To jest też aktywator dla porywacza. Znaczy w sumie jest... możemy dostać Unstable Portal, więc to też może być aktywator. Możemy też dostać równie dobrze jakąś kartę typu Eviscerate, która potrzebuje aktywacji. A no to to i to... Serio. Jakbym dostał teraz Fan of Knives, oh. Rajer. Jednak, dobra, porywacz. Zabijamy sobie. Znaczy to natworzy nam więcej kłopotów, tak w gruncie rzeczy. Ale cóż, przynajmniej będzie musiał wybulić manę na to. Więc... Okej. Okay. Tylko, że on ma karty, a my nie, więc to jest minus. W łapie oczywiście. W łapie, łapie. Pararam. Pararam, pam, pam, pam. Ja mam troszeczkę lepszy stół, nie? Ja on zaraz dogra swoje rzeczy. Mama tego... Po prostu na ręce, o. To wszystko w to. To by miało jakiś sens. No, najpierw powinien sprawdzić, co byś dostał w gruncie rzeczy. To jest dziwne. Onyxia ma tańszą, serio. A ten najdłużej może zagrać Onyxia i Portal. The fuck? Okej, okay, I guess. No coś dobrego, come on. Come on, coś dobrego, come on, coś dobrego. No... Kona tu. I ciśniemy damage. Oczywiście jeszcze lecikiem spatakujemy, bo my możemy sobie po prostu jeszcze raz go zagrać w następnej turze, chyba że nam coś bardzo drogiego wyjdzie z Portalu, albo jakiś... Nie wiem, sprint czy coś. Znaczy sprint to nam też pozwala, ale no dobra, mniejsza, mniejsza, mniejsza. Można by rozkminiać, ale cóż. Czy on dostał kolejną Onyxię? Nie. Efekt działania niestabilny portal. No ja ją cofnąłem, nie? Wierz mi tego wilka, czy to? Czemu nie to? The fuck? I don't know. I don't know. Czyli lecimy w twarz. Bang, bang, bang. Okej, spróbujemy szczęścia. Tylko, że sobie to szczęście zwiększymy. Jolo. Kurde. No cóż, never lucky. Mogło być tak pięknie. Mogłem wszystkim pójść w twarz i to też by było dobre. I spróbować szczęścia tak maksymalnie. Świetnie by przejęło Onyxię. No nie wiem, no pewnie by tego Welpa przejął. Na życie. No cóż. I teraz kurde, Unstable Portal w pandę, która cofnie MC Techa, który porwie mi Onyxię. Tak będzie. Albo Unstable Portal w Gromasza. Tak będzie. Albo w Leroya. Więcej Whelpów, więcej. Muszę chronić ziemię. Serio.
Jeśli teraz będziesz chciwy i nie zabijesz 3, no to w sumie mi co nic raczej nie da. Więc bez różnicy. Znaczy, da mi trochę czasu pewnie. Ale co zrobić? Raczej nic mi to nie da. O, znowu. Nasz przyjaciel. On bardzo lubi moich przeciwników ostatnio, nie? No, zagraj to. Raczej przegrałem. Wiecie, co w takiej sytuacji się robi? Robi się tak. Robi się wszystko, co się może. Zagrywa się Nozdormu i szybko koniec tury. Żeby go zaskoczyć. Zagrywa się Nozdormu i szybko koniec tury. Jeszcze jak gra na telefonie, to jest dla niego zmora totalna. Fraje! Never lucky. Okej, to też działa, chyba. Dobra, jak coś dostanę coś dobrego, to... No dobra, no. Dobra. To jest jakiś taunt, to jest jeszcze szansa, dobra. Tu się może wydarzyć cokolwiek, to może być Deathwing z portalu, więc... To może być cokolwiek. Powiadam wam, że Deathwing by był bardzo wskazany w tej chwili, ale... Dobra. Never lucky, boys. Never lucky. Bang. Bang. Bang, bang. One of little. No to teraz musi Deathwing polecieć z portalu. Musi Deathwing i tyle. Znaczy musi dojść nam portal i potem Deathwing. A mu nie może dojść te 2 damage. Powinien najpierw dobrać z portalu, bo mógłby mieć jakiś Abyssive Crescent albo jakiś Dark Iron Dwarf i tak dalej. Dwarf. Znaczy pewnie jakąś szarżę dostał, oczywiście. No. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o kciuku w górze, komentarzu i tak dalej. Cześć wam, na razie, pa pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!